Przed Wami profesor Grycza Andrzej Gitkosz. Początek kariery Grycza pana Andrzeja to rok 1953. To był drugi rok studiów. Od 1957 roku członek Polskiego Związku Grycza Sportowego. Mogę powiedzieć, że wierny swojej drużynie, czyli wierny Wiśle Kraków, ale zaczynał w drużynie na Śląsku cztery asy. Może to był taki symptom tych czterech asów z Dallas, podobnie jak tutaj na polskie warunki. Od roku 1961 reprezentant Polski. 12-krotnie reprezentował Polskę na drużynowych mistrzostwach Europy. 5-krotnie w mistrzostwach świata i olimpiadach grudziowych. Pierwszy arcymistrz międzynarodowy w Polsce, obecnie arcymistrz światowy. Posiada tytuł World Life Master Światowej Organizacji Brydża. No i oczywiście twórca kontencji Wakao Wilkosza. Andrzeja Wilkosza. Przed Państwem prezes Radosław Piłłasiński. Jestem Mario, że nie będę ukrywał, że jestem niezmiernie zaszczycony, ale również bardzo wzruszony obecnością. Ja zaczynałem swoją karierę brydżową, nauczyłem się grać w brydża gdzieś w połowie lat 70. I wtedy pan Andrzej Wilkosz już był legendą polskiego brydża. Był brydżowym celebrytą, o którym z wielkim napięciem czytaliśmy w miesięczniku Brydż o jego wspaniałych sukcesach. I nie ukrywam, że gdy ja rozpocząłem swoje studia w Krakowie, na pierwszym turnieju miałem okazję zupełnie przypadkowo na dużym Otefie wtedy zagrać dwa zdania na pana Wilkosza. Było to dla mnie niesłychane wydarzenie. Pan Andrzej jako zawodnik otrzymał już wszystkie możliwe medale, również te przeznaczone dla działaczy. My długo zastanawialiśmy się, jak uhonorować pana Andrzeja kolejnym medalem, czy kolejną jakąś wyróżnieniem, dyplomem. Stwierdziliśmy, że pan Andrzej ma już tyle, że chyba już nawet jeden więcej nie zrobi. Dlatego przygotowaliśmy taką malutką statuetkę przypominającą Wakao Wilkosza. Pan Andrzej Wilkosz od 1960 roku jest członkiem Wisły Kraków. Bardzo bym poprosił teraz przedstawiciela Towarzystwa Sportowego Wisły Kraków, pana ministra Marka Paszuchę. A ja odczytam najpierw list pana prezesa Ludwika Mięty Mikołajowicza. Pan Andrzej Wilkosz, członek honorowy Towarzystwa Sportowego Wisła. Wielce szanowny i drogi Andrzeju, uroczysty benefis brydżowy organizowany z okazji Twoich 75. urodzin skłania mnie do przekazania w imieniu Towarzystwa Sportowego Wisła najserdeczniejszych życzeń wraz z gratulacjami za wspaniałe osiągnięcia sportowe. Twoja ugruntowana pozycja w światowym brydżu wynikająca z wielu tytułów mistrzowskich i bogatego doświadczenia musi budzić szacunek całego środowiska tej dyscypliny sportu. W 106-letniej historii Towarzystwa Sportowego Wisła Twoje nazwisko zostało już zapisane złotymi zgłoskami, a wciąż wierzę, iż przed Tobą jeszcze wiele sukcesów. Życzę Ci z całego serca długich lat dobrego zdrowia i nieustająco trafnych licytacji, listów i skutecznej rozgrywki. Zechciej przyjąć wyrazy szczerego szacunku. Ludwik Mięta Mikołajowicz, prezes Towarzystwa Sportowego Wisła. Teraz oddam głos panu ministrowi Markowi Paszuchę. Szanowni Państwo, prosiłem prezesa Mięty, a także przewodniczącego Rady pana Bogusława Nowaka, dyrektora opery, abym mógł Wisłę reprezentować dzisiaj ze względów bardzo osobistych.
Po pierwsze, jestem jednym z pierwszych, który grał z Andrzejem Wilkoszem w koszykówkę. Po drugie, mieszkaliśmy koło siebie na Smyka Garbarska. Po trzecie, jesteśmy prawie w tym samym wieku. O dwa miesiące, jest dwa miesiące różnicy. Mamy po 57 lat, plus lat oczywiście. Ja zaciszę, Andrzeju, wiele zdrowia, a zdrowie zapewni Ci zupełnie unikalna nalewka mojej własnej roboty, Benefisowa. Butelka będzie, jej zawartość będzie odnawiana w miarę potrzeby. Natomiast równie serdecznie i gorąco wspominam te chwile, kiedy bywałeś na naszych turniejach, kiedy miałem zaszczyt gościć Cię nawet w swoim domu. Wspominamy te chwile z żoną, z wielkim rozrzewnieniem. Widziu, bądź tak dobry, przeczytaj to, bo mnie nie wypada. Andrzejowi Wilkoszowi, wielkiemu wyżyście, koledze i przyjacielowi, w dniu pięknego jubileuszu gratulują i życzą dalszych sukcesów Piesia i Józio Pokroniowi. Proszę Państwa, ale żeby tak nie było całkiem tylko oficjalnie i poważnie, to też trochę niepoważnie. Otóż przed chwilą dostałeś tam jakąś nalewkę, nie? No ale nalewkę trzeba czymś zakryć. Otóż to jest łosoś pędzony z Bałtyku. O. Gratuluję, dziękuję. Proszę Państwa, witając gości Benefisu, nie mogłem powitać jeszcze jednego gościa, który wprowadzał tutaj pana Andrzeja Wilkosza. Chciałbym to zrobić teraz. Witam serdecznie sędziego głównego Polskiego Związku Bryża Sportowego, dyrektora biura Polskiego Związku Bryża Sportowego, pana Sławomira Latały. On też ma specjalny upominek dla pana Andrzeja w imieniu polskich sędziów. Dziękuję bardzo. Drogi Beneficencie, drogi Andrzeju. Jest taka paremia bryżowa. Prawo bryżowe chroni słabszych zawodników, a mistrzowie powinni poradzić sobie sami. I ty tę zasadę, tę maksymę, prowadziłeś od momentu, kiedy pierwszy raz miałeś kartę w ręku, mimo że wiemy, że wielu razy mistrzów postępuje dokładnie odwrotnie. Dlatego też twoje postępowanie może być przykładem dla wszystkich polskich bryżystów i dlatego w imieniu polskich sędziów pragniemy cię uhonorować tytułem Dżentelmena Brydża. Ja tylko w dwóch słowach, to od wszystkich chłopaków z Krakowa, którzy z Andrzejem się potykali, potykają i będą potykać. Tak.
udało. Czasami w życiu tak dobrze się złoży, że dzisiaj możemy Pana Benefis obchodzić w tego Boże. Ryczał sport stacjonarny. Nie potrzebna tu hala sportowa, żadnych bieżni i skoczni, wystarczy tylko głowa. Osiągnięć ma Pan w sobie miarę. Medale leżą na półkach, a Pan się dopiero rozkręca, choć inni w tym biegu na ziółkach. Ryczna inteligencja z myśleniem chodzą do Panu. Przykładem jest już słynne Wilkoszowe 2 karony. Bo Pan Andrzej Wilkosz to wybitnie mądra głowa, ale nie ma się co dziwić, jest przecież z Krakowa. Życzymy zdrowia i szczęścia oraz samych szlemów spełnienia wszystkich marzeń i rozgrywek bez problemu. Ja może dwa słowa, przepraszam bardzo. Tu tyle było powiedziane, jak to wszyscy są zaszczyceni, że mogą, że wobec nas cieszą. To co ja mam powiedzieć, jak to się dzieje tu u nas, w małej miejscowości, ten dworze, w takim małym, skromnym hotelu. No ja tylko mogę powiedzieć, że nie wiem, jak to się stało i jestem w szoku. Bywali tu różni ludzie, różni wielcy ludzie, ale ja myślę, że w naszej kronice Pan Wilkosz będzie miał od dziś naczelne miejsce. Dziękuję bardzo. I nie sposób nie zacząć od roku 1981. Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczowych, Nagroda Salomona, Hand of the Year, najlepsza rozgrywka roku, rok 1981, turniej Parmontre, partnerem pana Andrzeja Wilkosza był Marek Kurła. Popatrzmy na rozdanie. Kontraktem, który był rozgrywany, pan Andrzej siedział na pozycji S. Był kontrakt 4 piki i pan Andrzej rozgrywał wychowiście 2 karą. I odwrócił w trefę. No i teraz popatrzmy, następuje kluczowy moment tego rozdania. Rozgrywka wygląda w baranie proste i przykłada się jedno pik, jak się dzielą piki, kwestia tabek lew. Z listu sądząc, to człowiek spod tabek nie wychodzi. Dlatego zastanowiłem się, dlaczego te tutaj z lewej strony zarejestrował 2 karo, nie mając nic skarci. Więc wyszło mi, że powinien być tak się zapić. I cała rozgrywka sprowadziła się do tego, poparła się tam na takim założeniu. Asad zabije pasy w grę. Cały to bardzo to robi. Tak. Teraz karo do ręki. Znaczy to do stołu, przepraszam. I kier do impas baleta. Bo tutaj było odrzutka karo, więc to prawdopodobieństwo, że jest w danym impasie duży. Teraz Aspier. Dama też przebita pikiem. Dama karo przebita pikiem. Król kier. Z tołu tref. I teraz zabranie trefla. Jeszcze nie kiera. Niestety nie może tu przebić
Jak dwa lata wcześniej było zagranie treflowe. Jak przeprosimy chyba. Nie, bo... nie, no, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, nie przywyczam. Zatem nie może przyjść, musiałby wrócić z cicha. Teraz król tref. Tref przebity. Jak król pik. Król pik. Teraz tref przebity asy. Pik do asy. I teraz kier. Proszę Państwa, w ręce zostały trzy porty, ale pan... Muszę się, że nie to lewetiko. Także człowiekowi teraz dowolnie może... Ja zagrywam ten pik, ja wrzucam tref, a jeszcze mam ekstra lewe na pika. No i okazało się, że to założenie było trafne. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko muszę przeczytać komentarz pana Andrzeja do tego rozdania, który nastąpił. Czy tego typu rozgrywka warta jest aż nagrody roku? Nie był to chyba najlepszy rok dla światowej czołówki. Z czasów młodości to oczywiście, w którym świat przyleciał do Zasady Stanów Zjednoczonych, to Łukasz Lebioda. Rzeczpospolitej, nasz prezes Jarosław Kiełbasiński zaszczycił nas swoją obecnością. I najlepszy sędzia w Polsce zaszczycił nas sędziowaniem, chodzi o Sławkę Latałę, który tam podczas pełnił za darmo, bo w dzisiejszych czasach nie jest po prostu łatwe do szukania. No i na wyczyny jeszcze człowiek, bez którego byśmy tutaj się spotkali. Mianowicie mam na myśli naszego krakowskiego wieczy operatywnego prezesa pana Witolda Statnika. Bezprecedensowy jubileusz taki w kraju naszych wśród wyżystów, to jest bez precedensu, ale złożył tu ogrom pracy organizacyjnej, to wszystko tak zagrało i spowodziło jeszcze sporo ludzi, którzy tutaj nas słuchali życzenia. Także serdecznie dziękuję. Jeszcze powiem tylko, że dokładnie 60 lat, blisko 60 lat temu, kiedy rozpocząłem grę w Wyża, nie mogę przypuszczać, że grając tego Wyża zwiedzę taki kawał świata. I grając tego Wyża poznam tylu wspaniałych ludzi, jak chociażby was wszystkich tutaj zebranych. Serdecznie dziękuję za te lata, kiedy mi byłem krócej, żeby mi dłużej w kontakcie, ale wszystkim za to wspólne lata serdecznie dziękuję. I życzę miłej zabawy i miłego pobytu. Ja przeczytam może w takim razie, co pisał Brycz w roku 1963, czyli właśnie w dalszym ciągu początek kariery pana Andrzeja Wilkosza. Jako gracz wyróżnia się przede wszystkim znakomitą rozgrywką i wisem. Cechuje go jednak pewna doza ryzykanstwa. Będąc pewny swojej rozgrywki, nasiąga kontakty do niebezpiecznych granic i od czasu do czasu dostaje po łapach. Jednak przeważnie potrafi się wywinąć z opresji. Czyli to jest rok 63. A ja, nie prezentując rozgrywki ludziowej, chciałem pokazać Państwu rozdanie, które w książce 50-lecia polskiego. Jeszcze jeden cytat pana Andrzeja. Cytat dotyczący Brycza. Ta gra jest warta świeczki. Ten, kto wymyślił zasady, powinien dostać nagrodę Nobla.
nie sposób stworzyć coś ciekawszego. Nie miałem jeszcze zajęć dla teści i w związku z tym
moi profesorowie byli na tyle tolerancyjni i tak zapatrzeni na tego mojego bliża, na tyle zaleczami, co przywoziłem, że nie miałem żadnych problemów tutaj, jeśli chodzi o takie urlopy okolicznościowe. Jestem bezpłatny, ale zawsze. Profesor, ja chciałem powiedzieć tak. Pan Andrzej, nagroda państwowa. Jak popatrzymy na zdjęcie Wisły z 71 roku, to partę pana Andrzeja, czyli pan Łukasz Robiona, już wtedy był doktorem, czyli grając cały czas na poziomie reprezentacji Polski, panowie cały czas uprawiali karierę naukową również. Hubert Jaworowski, pan Andrzej siedział na pozycji S. Ja chciałem powiedzieć tylko o pewnej dozie ryzykanstwa. To znaczy, pan Andrzej po otwarciu jedną krew przeciwnika E z kartą, którą widzimy, zalicytował 3 kary. No, stąd się to niestety wzięło, że po krewku 2 karo to był wilko. Tego nie mogłem powiedzieć, więc zdecydowałem się bardzo ostro powiedzieć 3 karo, więc nigdy nie lubiłem siedzieć cicho przy sobie. No i tu po prostu jest sobie kontra i z prawej ukarmiona. No i teraz problem był taki, ukaże się stół. Proszę zauważyć, że tutaj, nie wiem, może tutaj od razu pokażę tą prawą stronę też, że jest trzecia asta makara z półpist. To zagrajmy na razie. Astref, w miarę jakiś normalny, marka poszła i poszedł drugi wisz trefowy, który tam podkreślał, że już to był wisz wypuszczający. Na razie tego nie widać. Dlatego jeszcze przypomnę, że toczy się marka, żeby nie... A marka się toczy o to, żeby wpaść bez dwóch, a nie bez trzech. Bo widać tak, że on 2 piki do oddania, 2 kara do oddania, 2 kiery do oddania, to jest 6 i 1 trend z oddania, to jest 7. Czyli normalnie oddaje zapis za 800, to jest ruch zawsze praktycznie 0. Głosowa sala będzie grała tutaj płaskie 3 bez zakłu, sam z nagrubką, może czasami zagrają średnika, ale nie sądzę. Więc a gdyby się ograniczył moją wpadkę do 2, no to byłby straszny obrót, no to miałby praktycznie z maksa. No, bo takiego bloku pewnie by tam nie wymyślił. No i proszę popatrzeć, ta linie TF, zabite piórem i karą. I teraz wyobraźcie sobie, że ma przewagę atutową czterokrotną nad tym z prawej strony, ale doszło do sytuacji, gdzie on nie wziął na metal, wykaralowałem go na metal. Teraz dla piera, oni już tam byli bezradni. Pika nie mogą ruszyć, bo od razu mi dają lewe pikowo. Bo tu jest król dziewiątka i druga dama, więc piki nie mogą ruszyć. Trefle nie chcą mnie stracać, ale muszą mi stoić kier. Raz kier. I teraz był drugi raz. Jestem jeszcze raz skracony. I teraz zagranie takie wyrozumowane, że ten z lewej strony powinien mieć trzecią figurę pik, bo ta 3 karola kontrę negatywną, to znaczy, że powinien mieć 3 piki. Powinien mieć 4. Więc zagrać nie gra na szansę drugi fałdą z lewej i trzeciej z prawej, bo to uznałem byłoby nierealne. I teraz blotka pik do asa. Oni dodają i 10 karło. Ten się bardzo czujnie wbija asę, a ja proszę zauważyć, że dorzucam 8 karło, zostawiając sobie jeszcze najmniejsze karo w ręce. To jest złe zagranie. I teraz ten czujnie zgrywa tam pik. I nie ma nic do wyboru, jak grać szczerze. Przebijam rzut 9, karo ciągle na czwórka, tu stoi na straży. I teraz czterech i odchodzę pikiem. Ten bierze na króla. Ten tam już coś wyrzuca trefla. I ten jest bezradny. No, w rzeczywistości wyszedł, cały nie wyszedł. To jest, wychodzi w dane gier. To jak bije w stole 5 karo.
On nie może nad nim ochronić tą swoją damę, więc wyrzuca kiera. Może idziemy w trefę. Tak? Dama kier, czy dama tref, to jedno. Piątka feru. Nie może przebić karę, bo już nie weźmie ryby. Więc wyrzuca ósemkę kier. A ja się mieszczę teraz tą czwórką karą, którą sobie zachowałem przezornie. No i pikiem paraduje tą damę teraz. Znaczy to chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę, że to zagranie tej ósemki dziewiątki było z pełną premedytacją, czyli już ta parada była przemyślana w pierwszej części rozgrywki. Pan Andrzej wspomniał o tym domu, ja wspomniałem, że pani Maria zrezygnowała z grania brydża. To jeszcze jeden cytat. W jubileuszowym wydawnictwie Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH z 23 czerwca 1999 roku poświęcono Andrzejowi Wilkoszowi dwie kolumny. Dorobek Wilkosza, arcymistrza brydżowego, był jedną z głównych atrakcji wystawy z okazji 90-lecia AGH. Nie samą pracą żyje człowiek. Nie samą pracą żyje człowiek, nie samą rodziną. Trzy dni po ślubie, we wrześniu 1966 roku, Wilkosz spakował się i wyruszył do Wenecji. Tyle, że w podróży nie towarzyszyła mu żona Maria, lecz partner brydżowy Czesław Kuprewicz. Gdy na świat przychodziło pierwsze dziecko Wilkoszów, młody ojciec akurat siedział przy stoliku walczony figowym deszczu o mistrzostwo Polski. Panie Mario, proszę nam powiedzieć, jak to było. Zapraszam tutaj do pana Andrzeja, panią Marię Wilkosz. Cierpliwości, kulturze i odpowiedzialności.
Zresztą, czy mogę mieć inne zdanie, gdy siedzące tu wnuki tych, których nie ma, uważają dziadka za najlepszego dziadka na całej świecie. To wszystko, co chciałam powiedzieć i dziękuję Bogu za Ciebie, Andrzej. Kilka relacji przeczytać z tego Baden-Baden o sile gry pary Kuklewicz-Wilkosz, ponieważ na tych mistrzostwach para ta była podstawową parą Polski. Łukasz Lebiowo, ja pana profesora Łukasza Lebiowo poproszę teraz tutaj do pana Andrzeja. Pan profesor. Pan profesor Lewiona ukończył JOT, był asystentem krystalografii JOT-u, a od wyjazdu Stanów Zjednoczonych jest wykładowcą na Uniwersytecie North South Carolina. Przed nami profesor Łukasz Lewiona. Proszę Państwa, tyle miłych rzeczy zostało powiedzianych o Brygu Andrzeja. Ale ja chciałem tu powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie Andrzeja, że jest to człowiek niezwykle miły, niezwykle kulturalny i niezwykle wesoły. To jest bardzo ważne, dlatego że jednak jak się jedzie na te wyjazdy brydżowe, to większość, czyli każdy się spędza, a to w pociągu, a to na plaży, a to w pokoju hotelowym, a będzie tylko grali z brydża. Więc dlatego jest bardzo ważne, żeby mieć przyjemność z tego też. Ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym fantastycznym zdjęciem, które sędziowie przynieśli, bo ono odzwierciedla ducha Andrzeja. To jest człowiek, który kocha wesoło. No i troszkę wspaniale odzwierciedla. Panie Łukaszu, ponieważ no, bardzo nam miło jest tutaj gościć pana. Mamy kilka wobec pana zaległości. Ja poproszę na chwilę prezesa Polskiego Związku Brydża, pana Radosława Kiełmasińskiego, o wręczenie tutaj specjalnej statuetki dla pana. Szanowni Państwo, w roku 2006 obchodziliśmy 50-lecie funkcjonowania Polskiego Związku Brydża Sportowego i zarząd główny wtedy przygotował tak zwany medal pamiątkowy 50-lecia, który wręczyliśmy wszystkim tym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do rozwoju i popularyzacji i do sukcesu polskiego brydża. Wręczyliśmy te medale praktycznie wszystkim, którym przyznaliśmy, z wyjątkiem jednego, właśnie z wyjątkiem pana Łukasza Lewiody. Także dzisiaj czuję się zaszczycony, że ten medal 50-lecia mogę panu wręczyć, panie Łukaszu. Bardzo proszę. Bardzo mi miło. Także nareszcie z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że obchody 50-lecia PZPS uważam za zamknięte. Proszę Państwa, ale ja mam jeszcze jedną zaległość. I tutaj bardzo proszę pana Włodzimierza Bałę o wręczenie może tej zaległości. Mamy zaległość z roku 1981. Pana już w Polsce nie było. Ale jeszcze przyznano panu oznaczenie, którego pan nie zdołał odebrać. Zasłużony mistrz sportu, Warszawa, dnia 7 października 1981 roku. Ja bym poprosił pana Włodzimierza Bałę o wręczenie tego oznaczenia. Z panem Andrzejem i
z panią Marią, pan Andrzej powiedział, że drugiego takiego jak Legiona nie było. Natomiast w książce decydujące rozdania, pozwolę sobie zacytować, mam podstawy sądzić, że moim dożywotnim partnerem mógłby być Łukasz Legiona. Jego nieprzeciętne umiejętności bridżowe w połączeniu z niezwykłym spokojem, opanowaniem i wysoką kulturą osobistą sprawiły, że przez wiele lat wspólnej gry nie dochodziło między nami do zbyt nerwowych dyskusji, nie mówiąc już o żenujących kłótniach. Wilkosz i Legiona tym razem zagrali koncertowo, co przyniosło zysk 21 punktów. W drugiej połowie nasi zmieniają pokoje. Wilkosz i Legiona grają znakomicie, roznosząc swoich przeciwników. A ponieważ panowie reprezentowali Wisłę Kraków, to gdzieś tutaj przygotowaliśmy dla panów specjalny upominek. To są szalki Wisły. Tych sponsorów mamy jeszcze kilku.
firma Piatnik, czyli pan Julian Górkowski i Julia Wilczyńska, wyfundowała nam komplety kart jako nagrody dla uczestników turnieju. Bardzo dziękujemy im. Te nadruki na koszulkach, które mamy bezpłatnie, nam tutaj wykonał Jacek Klimczak. Medale specjalne dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników wykonała firma Elbit i pan Jan Suwarkiewicz, za co również bardzo dziękujemy. Wydruki, które tutaj mieliśmy robione, zaproszeń i innych materiałów, również bezpłatnie wykonywała drukarnia Kolonel i pani Iwona Marzec. Również bardzo im dziękujemy. Sponsorem tej imprezy jest również pan Bogdan Rojkowicz i Hotel Polski z Mielca. Bardzo serdecznie dziękujemy. Grupa producencka Zelsat to te soki, które tam państwo korzystali, i prezes Stanisław Zelek. No i przede wszystkim, proszę państwa, Piotr Litwiński i Hotel Litwiński, i za to bardzo serdecznie państwu dziękuję. Contest Band pod dyrekcją Piotra Waciaska. Bardzo im dziękujemy.